Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z gry Spider-Man z dodatku DLC. Słuchajcie, dzisiaj siadam do tego nagrania jako pierwsze nagranie, także będzie full focus i będzie na pewno nam lepiej szło niż ostatnio. Ja tutaj doleciałem na miejsce, odpaliła się jakaś scenka, także zobaczmy, co się tutaj ciekawego wyprawia. O nie. Wybacz, Yuri, że mnie tu nie było. Wiedział dokładnie, co robi. Poszedł prosto do skrzyń oznaczonych Projekt Olympus. Wiesz, co to jest? Nie, ale teraz on to ma. Dopadniemy go. Wiem. Dokąd idziesz? Pokazać, czym jest strach. Hej, 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 hej! Oddychaj. Odsuń się, bo cię aresztuję. Yuri, musimy współpracować. Musisz mi zejść z drogi do cholery. To się nie skończy dobrze. No, Rejdzik tutaj mocny. Dobra, magazyn ukończony, świetnie. Bardziej nie mogłem tego schrzanić. Nie, miała tam nie twoja wina. Muszę znaleźć Hammerheada przed nią. Jakiś tylko plan? Jak? Nie mam tropów. Może to powiesz sobie. Wskazówek na kanałach policji. O, osiągnięcie dostaniesz. Może ktoś tak wspomni o Hammerheadzie albo o Magi. Na razie nic. Słuchamy dalej. Skoro czekam, skoczę na miasto i sprawdzę, co knują ludzie Hammerheada. Czyli po prostu możemy sobie polecieć na jakąś randomową akcję. Dobra, rozumiem. Jakie te zadania są głupie, normalnie. Tak wam powiem. Człowiek chce coś zrobić na szybkiego, że tak powiem. I kurczę, wykrywają mnie co kroku. Ja pierdzielę. Dobra. Cyk, bardzo. Masz po to bombeczkę. No dawaj tego typa, póki tutaj jest spokój. Dobra, teraz zrobię tutaj pułapeczki, proszę bardzo. Okej. Ciało typeczka. Dzięki za suba. Dobra, to jest git, to jest git. Dostaliśmy kolejną pułapkę. Co to było? Będę wieczorem odpowiadać na pytania, więc przygotujcie się. Okej, okay, to mamy typów zgarniętych. Mamy tutaj jeszcze całą dwójkę. Tyk. Hej, tu wasza miła skrupa z sąsiedztwa. Jeśli się podobało, to szerujcie i opowiadajcie znajomym. Co minąłem? Nie prój się tam, Skrubol. To się całkiem dobrze bawię. Nie przegap fotobomby! Nie przegap fotobomby! Dobra, lećmy tutaj. Lećmy tutaj. Czyż mi tu pułapkę odnowiło? Nie. Czujnik znowu hula! Pyk! Masz fotobombę swoją. OMG! No, tutaj też pociśniemy. Bez kamerki 43 pyta, to prawdziwe spluwy? Oglądaj dalej, Sparki, ja się dowiesz. A, tam jest jeszcze jeden gościu. Czekajcie, z czego by go tutaj pocisnąć ciekawego? Jeszcze raz. Kurde, do niczego go nie przypinamy, no nie? Chwila, polećmy tutaj. Poza widokiem, dobra, dawaj go. Pyk. Przyczepiony. Gitara. W sumie został mi ostatni, co nie? Tutaj. Dobra, poza widokiem. Robimy to. Mogło być lepiej. To nieważne, że mogło być lepiej. Ja się cieszę, że to po prostu zrobiliśmy i mamy z głowy, co nie? Tyle z tego dobrego, że to nam po prostu odpali już kolejne misje. Dobra. Strzelanina w siedzibie Hammerheada. Wszystkie dostępne jednostki. Ktoś zaatakował bar bez nazwy. No i prawidłowo. Muszę się tam dostać przed policją, może czegoś się dowiem. No zobaczymy, czy się czegoś dowiemy tam. Ale by było miło zdecydowanie. Bo Yuri tutaj na nas jest już tak wkurzona, że to... O! Przypał. Przypał po całości. Dobra, i tutaj... Zróbmy mały skok. Okej, wyprzedziłem policję. Się wbijamy. Sprawdźmy, co tu zaszło.
Co tu zaszło? Drzwi wywalili, a co? To jakiś... Zadymka poszła. Kto to zrobił? No Madzia pewnie. Yuri? Yuri nigdy nie straciła nad sobą kontroli. Ej, a co to? To tu mieliśmy swojego tego, on mógł nagrywać właśnie. Spider-Bot! Wow! Nie wierzę, że to przetrwałeś, mały. To telefon? Jakieś nagranie z monitoringu? Dzwoni Vini. Halo? Gino, gdzie ty się podziewasz? Policjantka rozniosła nam magazyn na trzeciej. Policjantka? Łata nabę, czy jakoś tak. Wszystko rozwaliła. Zabieram rannych do Mercy General, a potem przygotowujemy się z ekipą na wieczór. Na wieczór? Przypomnij, co się dzisiaj dzieje? Oberwałeś w łeb, czy co? Wielki finał! Wszyscy mają się zjawić. Rusz tyłek. Widzimy się na miejscu. To nie ogarnął, z kim gada, no nie? Wielki finał. Czekajcie, bo się zaczepiłem czegoś złego. Powinienem znaleźć Winiego. Muszę dotrzeć do Mercy General na czas. Luzik. Takie czasowe to ja mogę robić. Zemsta Yuri, misja główna. Opuszczając posterunek, Yuri mówiła, że pokaże, co to jest strach. No i w sumie pokazała, nie? Tylko jej mina. Widziałem ją u wielu przestępców, ale nigdy u policjantów. No, słuchajcie, zbliżamy się na miejsce. No, ciekaw jestem, co tutaj się będzie działo, nie? Okej. Sprawdzę, kto używał telefonu w ciągu ostatnich 5 minut. Jeśli Vini wciąż tu jest, powinienem go namierzyć. Chyba. Okej, znajdź sygnał, tak? Mam jakieś sygnały, no ale dobra. Muszę się zbliżyć, żeby je dopasować. Tutaj, zobaczmy. Fajdy, nie mogłeś. Czuję się jak się przyczepić. Dawaj, dawaj. To on? Jest. Dobra, on. Mamy go. Dziękuję ci, Vini. A co z nim robimy, co? Jest Vini. Lepiej być blisko, ale nie za blisko. Blisko, ale nie za blisko, mówił, tak? Że Hammerhead szykuje na dziś jakiś finał. No to nas Vini doprowadzi. Wątpię, żeby chodziło o przedstawienie na Broadwayu, czy eksperymentalny performance uliczny. Pink, pink. Dalej, Vini, przydaj się na coś. Mam tylko ciebie. Wsiada do samochodu. No dawaj. Kiepski wybór, Vini. Jedziesz. Wiesz, ile to miejsce było warte? Odkąd Hammerhead porwał Donów, wspinaj się cicho. To pewnie ma jakiś związek z nimi. No jak nic. Muszę się dowiedzieć, o co chodzi i dorwać Hammerheada przed Yuri. No, nakopiemy go, co nie? A Yuri wyleci na gotowe. Vini, nie lubię pouczać innych, ale bez przesady. Chociaż udawaj, że znasz przepisy. Co go przepisy? Na finał jedzie, nie? Finał operacji Hammerheada. Końcowa zadyma w mieście, co nie? Jeśli tak by było, to trochę krótki ten dodatek. W porównaniu do poprzedniego nawet. Który też był krótki, ale to nieważne. Ten był krótszy wtedy. Jesteśmy, dobra. Co wy tutaj robicie? Vini spotyka się z resztą. Podsłucham ich. Może poznam szczegóły dzisiejszego wielkiego finału. Czyli podsłuchiwanko będzie, no dobra. Kolejne skradanie, jak zwykle, snajperzy. Jak mam was podsłuchać, co? Kiedy idziemy na budowę? Aha. Później, ma być nastrojowo. Szef to lubi robić show. Daj znać, jeśli zobaczysz dzień, dobra? Mieliśmy się tu spotkać. Cokolwiek planują, wszystko wydarzy się na budowie. Tylko której? Hammerhead ma ich kilka. Teraz jadł. Ale ich ładnie pocisnąłem. Chwila, zanim ich posłuchamy. To... A tam też gadają. Bym się chciał tymi snajperami zająć. Co tu jest gra? Jesteś zbyt spostrzegawczy. Co mu pocisnął? Dobra. Pyk. Prawda, musiałeś tu spaść? Kolego drogi. Dobra, czyli tutaj to oni mi zostali, to ich mogę podsłuchać sobie. Chyba, żeby to odbicie jesteście. Idziemy dziś na wschód czy na zachód? A co za różnica? Na zachód, głąbie, zlituj się. Tak, tak, sorry, mam problem z uchem wewnętrznym, ciągle się gubię. Budowa na zachodzie, cieplej, ale nie gorąco.
Muszę słuchać dalej. Dobra. Oni tam chyba wykryli, że coś jest nie tak. Bez znakiem zapytania, gościu. Wow. Czy ty gadasz coś, czy nie? Znalazłem sieci! Bądźcie gotowi na wszystko! No. Fajna rozmowa podsłuchana. No, czekajcie. Pogadajcie, czy nie? No dawajcie. Gadać, nie mogę was wyeliminować bez gadania. Gdzie jest Shino? Miał się zająć petrolem. Dobra. Zaczynamy o 21:00. Nie ma czasu na spadki. Ogarnę betoniarki. Będą gotowe betoniarki? Na 21:00. Słowo. Zacznie się o 21:00. Dobrze wiedzieć. Pytanie tylko gdzie? No tego dowiemy się właśnie teraz. W ostatnim budyneczku, który sobie zostawiłem, bo trzeba było do środka wchodzić, co nie? Dobra, i ciach. Bardzo. I to będzie idealne miejsce na podsłuchiwanie. Człowieku, przy stacji linii A na 34. G nie jeździ nawet po Manhattanie, co z tobą? Odczep się, jestem z Jersey. A na 34 czaje. Jezu. Proszę bardzo, noga w obiektywie. Hudson Yards. Dobra, Hammerhead szykuje coś na donów dziś w Hudson Yards. Lepiej, żeby ci tutaj nie pojawili się tam jako posiłki. Co, eliminujemy ich? Zagrożenie. A, zagrożenie mówisz. Przestraszyłem cię? Takie zagrożenie, że na hita poleciałeś. Dobra. Pyk. Dobra, gościu. Gdzie się pytam, kurde. Bardzo wryjoszkę dostałeś, teraz gruby dostanie. O, a raczej ja dostanę od grubego. Nie no, gruby, weź co? Snipers! O nie, gruby wstał. Czekajcie, bo znowu te czerwone bronie wleciały. Chwila. Elektrosieć czy sieć pułapka? Gruby! O, nie złapałeś tego. Jesteś za gruby! Ale to nic, spadłeś. No, dawaj. Pyk, kolego. No. Ciebie lepiej nie dawać na blisko z tą pałką. O, dobra. Zrobię coś takiego. Proszę bardzo, bo mnie wpływa. Który jeszcze? A wy to jeszcze bronie macie. O, twojego pobiliście. No i elegancko. To teraz ja was tutaj pobiję. Proszę bardzo, w locie. Pyk. Ha! Nawet nie lądowałem. Ty miałeś paść już całkiem, typie. Dobra, pokonani. Jak dobra, na moje. To już wszyscy. Także wsparcia nie będzie. Wielki rozwaliłem finał wszystkich. Ma się odbyć dzisiaj. Dlaczego mam wrażenie, że to się dobrze nie skończy? No, zdecydowanie też mi się wydaje, że to się dobrze nie skończy. Dla nich oczywiście. Dlatego Spider okay, tutaj wleci. To właśnie zrobimy chyba show. Stosownie się udałem. Się zawsze dlaczego Hammerhead nie może być normalnym mafiosem? Nieważne jaka okazja. Wiesz, spokojnie zajmować się gospodarką, odpadami, nosić dresy, jeść dużo klopsów i co jakiś czas kantować rząd. Skąd u niego takie wielkie ambicje? Może to przez tę płytkę w głowie. Jup. Oby Yuri mnie nie wyprzedziła. Jeśli zmierzy się z Hammerheadem, zrobi coś, czego będzie żałować. No, zdecydowanie tak by było, dlatego Spidey lecimy na miejsce ogarnąć. Bo Yuri myśli, że jak rozstrzela cały bar, to że z Hammerheadem pójdzie łatwo. Strzeli mu w głowę, a tu cyk płytka i cyk płytka i cyk płytka. Nie wiadomo ile on tyle tych płytek ma jeszcze w sobie ukrytych. Bo może stwierdził, że kurde, dobra, ta płytka to już sobie wsadzę je wszędzie. Nawet w tylnią kieszonkę od spodni. Tak. O nie, cześć, Miles. W porządku? Czemu pytasz? No tak, nie zajęliśmy się jeszcze pajęczym zmysłem. Dorzućmy to do następnej lekcji.
A, jasne. Nie, nic mi nie jest. Jestem w szpitalu. Jesteś w szpitalu? Jak to? Co się stało? Po prostu się... poszedł. Peter. Nie. Nic z tych rzeczy. Właściwie to tak jakby skoczyłem z mostu. No super, Miles, naprawdę. Skoczyłem z mostu w Queens. Jak się czujesz? Poczekaj, zaraz po ciebie... Nie, nic mi nie jest. Znaczy, złamałem palec do nogi. Wiesz, że nic z czymś takim nie mogą zrobić? Po prostu życzę ci powodzenia. Miles, możesz robić takich rzeczy. Teraz to wiem. Mówię poważnie. Może i masz moce, ale nie jesteś niezniszczalny. Zaufaj mi. Z twoimi mocami... Och, nie wierzę, że to powiem. Wiąże się odpowiedzialność. Takie musisz zawsze traktować. Zawsze to mówisz. Jasne. A nie, to nie ty. Sorry. Będę się starał. Ale powiedziałeś teraz. I widzimy się w weekend na kolejnej lekcji, okej? Okay? Okej, okay, dzięki, Peter. Zdrówka, dzieciaku. Spoko. Na razie, Miles. Jesteśmy po cięciu takim. Powiem tak, że ulepszyłem sobie te gadżety, bo miałem w sumie trochę tych punktów, także dzięki temu mamy więcej pułapek, elektrosieć mam ulepszoną na maksa, ogólnie wszystko co dodało się tutaj to na maksa ulepszyłem. Ulepszyłem te gadżety, dodatki, a tych co nie mam to po prostu stwierdziłem, że na ten moment nie są potrzebne. No i co, no zacznijmy tutaj dalszą akcję, kurczę. Zobaczymy co się tam tutaj będzie ciekawego działo. Tylko niech mi się załaduje, co nie? Jak zwykle wyłączyłem kamerkę za wcześnie. Co tam? Donowie Magii. Kogo tu mamy? Robal. W samą porę na program. Program? Dzień dobry, Nowy Jorku. Witamy w dzisiejszym programie. W zmianie warty. Co to jest? Pamiętacie, kiedy honor i lojalność coś znaczyły? Czy to chcemy? Kiedy magia budziła strach i szacunek? Dzisiaj stare, dobre czasy wracają! Pomocy! Pomocy! Chętnie bym dołączył do zabawy. Spokojnie. Zobaczymy się już niedługo. Jeśli nie wyłączę betoniarki, donowie zostaną zagrzebani żywcem. Niby spoko pomysł, że tak powiem, żeby ich zakopać, bo w końcu mafia, co nie? Ale Spidey nikogo nie może zranić, nie może pozwolić na takie tutaj rzeczy. Chodź gruby, pobawimy się. To mi go wzięło. Chodź, bo ty masz jakąś spluwę za dużą. Ty za to masz tutaj spajczynę ode mnie. A w sumie dobra, dawaj go. Okej, okay, nice. Poziom cementu jest niski. Niech tak krótko. Do cementu. Dawaj go. Dobra, nice. To tam gruby? Wow. Czekajcie, bo ten tutaj cement odpala. Ha, ale wypier, wypier popier. Tak powiem. Ktoś zamawiał śmiercionośną puszkę sardynek? Ja! Zdecydowanie ja. Nie strzelaj! A? Tego sobie zdejmijmy, póki jest taka okazja. Aha! I ciebie też! Nigdy nie był tak potężny! Wiecie co? Byłoby łatwiej, gdybyście po prostu odłożyli te tarcze. Co nie? Cały świat byłby lepszy. Ale fajna ta elektrosieć. Dopiero teraz ją doceniłem, naprawdę jestem... mistrzem. Cześć. Dzięki kamerkadowi to miasto będzie równie silne jak on. A ty co do mnie celujesz, co? Bawisz się? Fuu, nie ten przycisk. Naprawdę. Wow. Kurde, znowu mam problem. Dawaj go. Mamy szybką eliminację. Dobra, mam cię. Nie mam cię! Mogę na nie mówić, kopacze? To się chyba przyjmie. Chwila. Jest elektrosieć, działa, to czemu? Nie mogę jej użyć, kurde. Ale tak naprawdę
Dobra, gościu starczy opadł. Żeby się pojawił kolejny! Kamerzy mają tam uchwyty na napoje. Patrz. Nie, w grubego, w grubego. Grubego ma miniganę. Kopacze? To jest tak. Nie wiem, stary, sam wymyśl lepszą nazwę. Może twoja zguba? Tak myślałem. Dobra, świetnie. Nie strzelać do mnie, patałachy! Kurde, chodźcie się bić. Uczciwa klefa. A nie jakieś pitu pitu. I to nie poranne, no, co najważniejsze, bo poranne najlepsze. O ty kurde. Ziombel. Nie, 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 zwarcie! Betoniarki nie da się wyłączyć! Zwiąż? Nie mogę ruszyć rękami! Pomocy! Muszę oblepić przed... Trzymaj! Zrobione. Dobra, jest. Mogę dodać cenę odporna do listy cech mojej sieci. Nie bij mnie, czy ja cię biję? Kolego. Dobra, ej, mamy to, mamy to! Na dole. Zachowajcie spokój, wyciągniemy was pierwszym podejściem, oh yeah. Policja zaopiekuje się donami. Teraz pan wysoki, mroczny i płaskogłowy. Świetnie, Robalu. Spaprałeś mój wielki dzień. Mówiłem, że sobie wszędzie metal wsadzi. Występy na żywo. Jak? Projekt Olympus w akcji. Skończyłem go, gdy zabawiałeś się z Donami. Więc to w tym chodzi się w Paryżu w tym sezonie. Sorry, ale stalowo-szary to nie twój kolor. Staram się tchnąć nowe życie w mafię. To wymaga dalekowzroczności. Teraz będę tu dłużej. Twoje nowe części zostaną tu dłużej, a ty oszalałeś. Po prostu nauczyłem się tego i owego o pijarze. To miasto nie traktuje już Magi poważnie. Nie szanuje nas. Ale gdy zobaczy, jak cię przepołowiłem, wtedy wszystko się zmieni. Nie, on też tymi laserami strzela. Zwrócić do dni świetności. Co? O, zajebiście. Pierwszy mnie trafiłeś. Super, co, z czego by cię strzelić? No. Nie może mnie trafić w pańcu. Aleś ty twardo głowy. O, dobra, dobra. No i teraz nie zadziałało. Kurde, weźcie się odwalcie ode mnie, co? Nie, 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 nie. To mi elektrosieć znowu nie zadziałało, halo. A bo mi przełączyło, no tak. Nie inaczej, co? Dobra, super, 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 super. Zdecydowanie lepiej mi idzie niż poprzednio. Tak, zdecydowanie mi lepiej idzie niż poprzednio, bo mnie tutaj czytało dalej, że tak powiem. Proszę bardzo. Tak to jest, jak się kogoś przestrzeli do ściany. Chciałbym je zatrzymać, jeśli łaska! Palnąłem nie jeden łeb, ale twój jest jak kamienia. Dobra, kumpel, weź coś pomóż! Mordę! Oczywiście, stop, elektrosieć nie poszła. Dobra, niech będzie taki szczepiony, że tak powiem. Dawaj, 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 dobrze idzie, dobrze idzie! Chwila, chwila, chwila! Dajcie mi go bić! Trafiajcie sobie we mnie, ale ja go biję! Właśnie tak, właśnie tak! Wy serio chcecie go aresztować? Nie polecam. Może zrobienie z siebie zbrodni przeciw naturze nie było najlepszym pomysłem, co? Stary, a co mówiłem o dalekowzroczności? Stara gwardia jest cierpliwa. Musi wyczekać na odpowiedni moment. Yuri? Nie, Yuri! Nie rób tego! Nie! Niedobrze. Ostatnim razem
Mówiłeś coś o strachu. Jak się teraz czujesz? Wspaniale. Ciąg dalszy nastąpi, no tak, tak a propos dzisiejszych słów, które nie wiem, czy w końcu znajdą się w wycięciu, czy nie, ale że jakiś krótki, chyba ten dodatek się wydaje, jak widziałem właśnie, że wielki finał. Także co? Dobra, pominijmy napisy końcowe, może jeszcze jakaś cutsceneczka będzie standardowa, jak to w Marvelu bywa. Sobie ją jeszcze obejrzyjmy. Szkoda, pani kapitan, ale dobrze, że ten potwór nie żyje. Na pewno nie żyje? Szefie? No i szef pożyje, no. Zdecydowanie za prosto Yuri poszło, co nie? Żeby Hammerheada zdjąć. Także ciąg dalszy nastąpi, pewnie dalej będziemy się z nim tłukli w kolejnym dodatku. Może jeszcze Black Cat do tego wróci nam. Udało ci się ukończyć historię Turf Wars. Super, świetnie. Silver Lining. Przygoda dalej się potoczy w takim dodatku, który wyjdzie w grudniu jakoś. Dobra, mamy nową zbroję. Kostium znaczy się. Ten. Okej. Okay. Iron Spider. Co to wprowadzili tak a propos mówienia, że Iron Man? Wcześniej, jak miałem ten inny strój, to zdecydowanie mamy Iron Spider-Mana teraz takiego prawdziwego. No to co, dobra, udało nam się ukończyć tutaj dodateczek. Normalnie poleciałem z tą ostatnią walką naprawdę na kozaka, jak sobie te ulepszenia wziąłem. No i zdecydowanie mogłem to zrobić wcześniej, bo widzicie, co ja tutaj za pogrom zrobiłem. Świetnie, świetnie, to mi się podobało. Także ten, kończymy póki co ze Spidey'm. Zastanawia mnie jedna rzecz, słuchajcie, może mi podpowiecie, żebym niepotrzebnie nie zapychał sobie łącza internetowego, czy jeśli ściągnę Spidermana na drugą PS4, mam aktualnie dwie konsole, PS4 Pro i PS4 zwykłą jeszcze nie sprzedałem, i czy na zwykłej konsoli jak sobie ściągnę i będę zalogowany też na Vertesa, to czy będę miał swoje savey stąd tutaj, i czy później jak wrócę do PS4 Pro, czy te savey się synchronizują, czy to tak nie działa tutaj? Czy nie mają takiej chmury? Nie wiem, zastanawiam się, bo jeśli by były savey, to bym mógł sobie w międzyczasie coś porobić ogólnie, żeby sobie jeszcze bardziej ulepszyć postać, jak nie jestem właśnie w pokoju, bo ostatnio rzadko jestem. Jameson gada! O! Także dajcie znaka. Magia rozpętuje, tak? Nikt mnie nie słuchał, jak była do tego okazja! Gdybyśmy oczyścili nasze miasto, odzyskali zbiorowy zdrowy rozsądek i wypędzili Spidermana z miasta, niekoniecznie w tej kolejności, wtedy psychopatyczni szefowie mafii nie dewastowaliby Nowego Jorku w chybionej próbie zrealizowania tego samego celu. Słuchajcie, pomysłu Hammerheada, by przenieść nas do czasów, gdy wszystko było prostsze i nikt nie słyszał o wyrzutniach sieci, nie jest zły. To jego metody są ohydne. Atakowanie policji, tworzenie mieszkańców. Przez niego dawne prostsze czasy mają złą reputację, tak jak porządne napoje mają złą reputację przez ten piekielny, pozbawiony sodu trunek, który dla mojego zdrowia wmusza we mnie współczesna medycyna. A przy okazji, gdzie się teraz podziewa nasz rzekomy zbawca Spider-Man? Nie ma Spider-Mana, jest Iron Spider. Muszę się położyć. Muszę się położyć. A nie napić? Czego się złapałeś? Tego się złapałeś. Dobra, także Jameson sobie pogadał, poszedł się położyć.
wróci do nas w grudniu w kolejnej audycji, jak wyjdzie kolejny dodatek. Także to, ja na ten moment wam bardzo dziękuję za obejrzenie dodatku. Jeśli wam się podobał taki bardzo szybki maratonik, bo to 3 odcinki poszły Spidey'ego i tyle, no to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie i widzimy się w kolejnym odcinku właśnie, jak wyjdzie już kolejny dodatek. Także do następnego, na razie, cześć, hej hej!